pracujemy nowym traktorem firmy John Deere 645R. Już troszkę uprawiłem tutaj swojego pola, więc wiem mniej więcej, jak ta maszyna funkcjonuje, jak się sprawdza w trudnych dość warunkach, bo nie będę ukrywał, że nie ma lekko. Pracujemy z maszyną agrotą bezorkowcem 3-metrowym, ciąganym i traktor dość czuje, ale idzie swobodnie. Spalanie na ten moment, takie cały czas, gdybym trzymał te obroty, na komputerze mamy cały czas w granicach 25-27 litrów na motogodzinę. Obrobiliśmy hektar 82, więc już troszkę zrobiłem. Zatankowałem 150 litrów i spadło, dopiero jeden znacznik spadł, więc w granicach 30-40 litrów spalił. To średnią dopiero później sobie wyciągnę z tego. Teraz już zostały takie małe kąty do porobienia, ale traktor jest naprawdę zwrotny pod tym względem, że właśnie się wcisnąć wszędzie, jak na już dość sporych gabarytów traktor, jest naprawdę zwrotny. Wszystko mamy pod jednym przyciskiem. Tutaj na tym manipulatorze, joysticku, bo fachowo manipulator to się nazywa, mam zapisane akurat podnoszenie, opuszczanie maszyny i maszyna w sumie więcej funkcji nie ma, ale i tak jest coś bardzo poręczne na tym joysticku. Przerzucimy sobie na manual i to jest też dość szybkie, bo możemy przełożyć automat, manual i już sobie steruję sam półbiegami, a pracujemy na zakresie B, czyli takim typowym dla skrzyni Direct Drive w polu. Wiadomo, w transporcie BC do jakichś najwolniejszych prac zakres A. Dość co można też zachwalić w tej kabinie, jest jej przestronność, jest jej widoczność, jest to, co naprawdę widać wszędzie z tyłu, z boku, z przodu i nie jesteśmy w stanie o coś zahaczyć, czy tu naprawdę jest tak super przeszklona. Tu jest jeden panel, jedne drzwi, przez które tak super widać. Teraz o właśnie, klikam jeden przycisk i maszyna się podnosi. I jedziemy dalej. Jeżeli chodzi o naprawdę uwrocia, to traktor jest naprawdę zwrotny. Przyciskiem Auto Track mogę załączyć ścieżkę. Załączymy Auto Track i Auto Track jest włączony. Naprowadza nas na tym monitorze na Command Center. Dokładnie, gdzie jedziemy, jaki obszar robimy, maluje nam wszystko i to jest naprawdę intuicyjne. Dokładnie wiem, co robię, jak robię. Nawet gdyby było ciemno, gdybyśmy pracowali w nocy, wiadomo, lampy, halogeny, oświetlenie pomaga, ale nie zawsze wiemy, gdzie dojechaliśmy, a gdzie nie. Czyli no, dużo nam to ułatwia. Widzimy te nakłady, nie nakłady. Tutaj też ile przy GPS-ie zaoszczędzamy czasu, jak i przejazdu, jak i paliwa, bo akurat tutaj nie siejemy, nie nawozimy ani nic z tych rzeczy. Także każdy, który się, kto się waha z podjęciem się nawigacji, niech się nie waha, bo nie miałem styczności z nawigacją, a teraz mam i wiem, że inaczej już nie będę pracował w polu. Tak naprawdę można powiedzieć, że zapomniałem książki, czy albo w telefonie jakiegoś filma na YouTubie można sobie obejrzeć. Bo nie ma co robić w tym traktorze, jak jest proste pole. Tak jakby jeszcze muszę się nauczyć tego traktora, ale mając wszystko w jednym miejscu, naprawdę w jednym miejscu, bo i skrzynia zajmuje tylko taki obręb. Tu mamy hydraulikę lub hydraulikę w manipulatorze. Tutaj mamy iTech system, czyli możemy zaprogramować sobie, co pod danym przyciskiem traktor bądź maszyna ma robić. To jest też naprawdę podręczne. I na razie same plusy, jedyny minus, no jak to się mówi, na akumulatorze.
Do tego, no, cały czas przez ten command center mamy podgląd w traktorze, co się dzieje. Nie mówię tu już o nawigacji, ale przechodząc z powrotem, widzę, jaką mam wydajność na sekcji, widzę, jak mam, na ilu procentach mam opuszczone ramiona, dane spalanie, ile traktor spalił, jakie ma obroty, jakie jest obciążenie ciągnika. Jest naprawdę, jaką mamy ustawioną, ustawione przełożenie na wałku. No naprawdę to jest na wielki plus. I wszystko robiąc jedną ręką, ogarniam cały traktor na polu. Dobra, dojedziemy tak. Też traktor, co jest na moje naprawdę na plus, bo to się zdarza często. Zdarzało, już mi się nie zdarza. Blokada tylniego mostu lub przedniego napędu, a najpierw o tylnym moście, można sobie w komputerze ustawić, że gdy skręcimy ileś tam stopni, przykładowo to jest bodajże ustawione o 9 stopni czy 10, blokada nam się automatycznie wyłącza, co nam daje dość duże bezpieczeństwo, żeby nic się nie stało z tą blokadą, z tylnym mostem. Bo no, różne wypadki chodzą po ludziach i może się też tak zdarzyć. A przedni napęd jest rozłączany, gdy osiągniemy jakąś daną prędkość. Gdy przykładowo pracujemy w polu, zjeżdżamy z pola, zapomnimy jakimś cudem wyłączyć, traktor zrobi za nas sam. Traktor dużo rzeczy zrobi za nas sam. To jest naprawdę. Też nawigacja obejmuje, my stosowaliśmy punkt A i B, a możemy stosować o granicę pól, traktor wtedy wie, jak wygląda całe pole, może sam już pracować. To jest dla mnie jeszcze nie do ogarnięcia, bo naprawdę na wielki plus, na wielki plus. Tu sobie cofnę. Też może mały szczegół, ale w tym traktorze wszystkie zasilania, wszystkie gniazda są w jednym miejscu, co tak naprawdę robi też duży porządek w kabinie, bo no, mając tu przykładowo jakieś komputery od różnych typu maszyn, wiadomo, traktor jest akurat wyposażony w Izobas, co pozwala nam na pracę z maszyną, która też współpracuje z Izobasem, ale przykładowo nie mamy takiej maszyny, no to tu wszystko sobie ustawimy w jednym miejscu i no i tyle. I mamy nadal czysto, jak ja to lubię w traktorze, bo w traktorze trzeba mieć porządek, jak się pracuje. O, i tu teraz potencjometrem sobie trochę podniosę, bo dość głęboko wszedł i już ładnie idzie.